Dzień dobry Państwu, nazywam się Eliza Michalik, jestem dziennikarką i witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie z cyklu My American Experiences zainicjowanej przez Stowarzyszenie Alumni. My American Experiences to projekt, w ramach którego będziemy rozmawiać z osobistościami polskiego życia publicznego, które były uczestnikami programów Departamentu Stanu USA, m.in. programu International Visitor Leadership Program, w którym w 1996 roku wzięła udział moja dzisiejsza szanowna rozmówczyni, pani Janina Ochojska. I zanim zaczniemy rozmowę, powiem, choć wiem, że nie ma potrzeby tego mówić, bo panią Janinę Ochojską znacie świetnie, powiem jednak dla porządku, że jest to dziś europarlamentarzystka, ale znacie ją państwo jako fantastyczną działaczkę humanitarną, twórczynię polskiej akcji humanitarnej, która w Polsce stworzyła akcję dożywiania dzieci w szkołach Pajacyk oraz stała się ważnym, nieocenionym głosem reprezentującym osoby niepełnosprawne i rodziny osób upośledzonych w polskiej i nie tylko polskiej debacie publicznej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Czy pamięta pani, jak zaczęło się pani amerykańskie doświadczenie? Bo dziś chciałabym, żeby o tym właśnie pani opowiedziała i myślę, że to bardzo poszerzy perspektywę naszych widzów i będziemy mieli okazję porównać różne rzeczy z amerykańskiego i polskiego doświadczenia i życia społecznego. Pamięta pani, jak to się zaczęło? Tak, pamiętam bardzo dobrze, ponieważ my już wcześniej zaczęliśmy pracować z ambasadą amerykańską ze względu na amerykańskie doświadczenia z migracjami. Nasza organizacja już w 1993 roku zaczęła pracować z uchodźcami, którzy przybyli do Polski, sprowadzeni przez panią premier Suchocką. To było 1000 Bośniaków z obozów. I to był taki nasz pierwszy kontakt z uchodźcami. I tutaj doświadczenia amerykańskie wydawały nam się bardzo, bardzo korzystne. Nawiązaliśmy wtedy kontakt z różnymi organizacjami, które zajmują się migrantami, które zresztą potem miałam też okazję spotkać w Stanach Zjednoczonych, jak tam przebywałam. A poza tym pamiętam też to bardzo dobrze, ponieważ to było 2 miesiące po moim ślubie, więc od razu pojechałam, można powiedzieć, niemalże od razu do Stanów. Jak to było? Pojechała pani. Co panią uderzyło? Czy była jakaś różnica, która uderzyła pani? Ja miałam niezwykle ciekawy program i bardzo byłam wdzięczna za to, że przychylono się do moich próśb, ponieważ chciałam poznać i duże, i małe organizacje działające w dużych i małych miastach, niekoniecznie tylko z dziedziny pomocy humanitarnej czy takiej pomocy rozwojowej, ale też takich organizacji, które działają w jakimś małym środowisku. I no powiem, że byłam od Waszyngtonu po San Francisco. Byłam w takich miastach jak Lincoln, miasteczkach jak Harrison. Więc była to okazja do poznania, jak działa społeczeństwo obywatelskie w Stanach Zjednoczonych. I pamiętam, jak byłam w jednej ze szkół i zapytałam, ilu z was jest wolontariuszy? Las rąk. U nas w tym czasie takie pytanie zadane w szkole, no może jedna, może dwie osoby podniosłyby ręce, a tutaj po prostu dzieci opowiadały, co robią. I no, na przykład chodziły do pobliskiego domu opieki, żeby karmić osoby, podawać jedzenie. Opiekowały się też różnymi osobami, również zwierzętami. No, były to najróżniejsze inicjatywy. I to muszę powiedzieć, tak mnie ujęło, bo ja marzyłam i nadal marzę o tym, żeby tak było w Polsce.
I wprawdzie teraz to, co stało się w Polsce po rozpoczęciu się wojny w Ukrainie, spowodowało właśnie taki odzew, bo rzeczywiście Polacy tutaj uaktywnili się absolutnie w niezwykły sposób. Więc można powiedzieć, że jakoś to może je marzenie się spełniło, no tylko szkoda, że trzeba było aż wojny w Ukrainie. Ale to zatrzymajmy się może na moment przy tym społeczeństwie obywatelskim, bo ja myślę, że to jest szalenie ciekawa sprawa i cofnijmy się jeszcze do momentu tego przyjazdu pani do Stanów Zjednoczonych i do tego bardzo rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. Jakie są takie składniki tego społeczeństwa, które udało się, nie wiem, czy przeszczepić to jest dobre słowo, na grunt polski. Czy to się w ogóle przeszczepia, coś takiego jak społeczeństwo obywatelskie? Czy tego można ludzi odgórnie nauczyć? Czy to po prostu w jakiś sposób musi się samo rozwijać? I czy ten rozwój nastąpił w Polsce? Oprócz tego teraz epizodu, kiedy pomagamy Ukrainie. To nie jest łatwe, ponieważ to zależy od historii danego narodu. W historii Stanów Zjednoczonych to społeczeństwo obywatelskie, nawet jeżeli nie było tak nazywane, ono było wpisane w tę historię, bo to państwo tworzyli ludzie, całą państwowość, tak? I to ludzie z różnych grup społecznych, ludzie, którzy przyjeżdżali do Stanów z całego świata. W Polsce to się odbywało trochę inaczej. W Polsce to też mieliśmy bardzo różne okresy historii, a tutaj w Stanach to był taki właściwie ciąg budowy państwa demokratycznego, ciąg budowy społeczeństwa obywatelskiego. W Polsce ta historia była przerywana wojnami, była przerywana wcześniej w ogóle brakiem niepodległości, więc odbywało to się w inny sposób i oczywiście okres komunizmu zniszczył to, co jest podwaliną społeczeństwa obywatelskiego. Czyli taka świadomość tego, że to, jak jest, jak wygląda życie wokół mnie, zależy ode mnie, od mojej postawy, od mojej świadomości. I oczywiście to, te kręgi rozwijają się później na cały kraj, tak? One zagarniają coraz większy teren. I widzimy, jak ten teren naszych wpływów rośnie. Wpływów oczywiście postrzeganych pozytywnie. Tego, co możemy zmieniać. Ja między innymi właśnie dzięki tej wizycie w Stanach Zjednoczonych uwierzyłam w to, że każdy pojedynczy człowiek może zmieniać świat. W Waszyngtonie spotkałam, bo zaczęłam od Waszyngtonu, spotkałam się z taką organizacją Points of Light. I celem tej organizacji było właśnie takie budowanie świadomości, również w Stanach, bo to zawsze jest potrzebne tak na stałe, tego, że każdy z nas jest takim światłem, które może udzielać się innym ludziom i że stając się takim światłem poprzez takie i samodoskonalenie się, ale też poprzez taką umiejętność samorezygnacji z tego, co jest zbyt wiele, prawda? I dzielenia się z innymi. I to bardzo jakoś mnie zainspirowało w dalszym budowaniu tej organizacji, czyli Polskiej Akcji Humanitarnej, i bardzo wiele elementów, sposobów naszego działania zobaczyłam w Stanach. Na przykład tego akurat nie udało się wprowadzić, chociaż też nie do końca. Mianowicie byłam też w Lincoln, spotkałam się z grupą kobiet, które
zajmowały się taką opieką nad osobami, nad migrantami, którzy uzyskali już prawo pobytu w Stanach, no i potrzebowali takiego czasu, żeby wejść w tę społeczność, żeby nauczyć się języka, żeby umieć poruszać się w załatwianiu różnych spraw administracyjnych. I te kobiety sprawowały opiekę nad taką rodziną migrancką. Ta opieka trwała przez rok, obejmowała różne dziedziny życia i zadaniem tych kobiet było zarówno włączenie tych osób do lokalnej społeczności, jak również pokazanie w praktyce, czym charakteryzuje się życie w Stanach Zjednoczonych. Że to są społeczeństwa, że żyje się w społeczeństwach jednak bardzo otwartych. Oczywiście zawsze można powiedzieć, są wyjątki i tak dalej, no przecież to nie jest kraj ludzi idealnych, ale te zasady demokratyczne, konstytucja, którą my się również możemy pochwalić, ale jednak te prawa konstytucyjne Amerykanie znają i potrafią się domagać. My dopiero tego się tak naprawdę uczymy. W trudnych warunkach też, ale uczymy się tego, że mamy prawa. Prawda? No i teraz pytanie. Tak, w 96 roku, to wie pani, to my byliśmy, no można powiedzieć, na początku tej drogi dopiero. Szczerze, czy my jesteśmy w tej chwili bardzo zaawansowani na tej drodze? I to, co czy pani powiedziała o Amerykanach, że oni to niejako no, mają kulturowo. Czy z tego powodu pewne rzeczy, pewne aspekty zachowań obywatelskich będą dla ludzi o historii takiej jak Polacy zawsze niedostępne albo dużo, dużo trudniejsze? Czy jest pani optymistką w tej kwestii? Znaczy, to ja w ogóle jestem optymistką. Uważam, że nie ma rzeczy, której nie można zrobić, załatwić, ale też w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zawsze mówię moim pracownikom, że nie mów, że coś jest niemożliwe. Najpierw spróbuj to zrobić i jak okaże się, że rzeczywiście nie jest to możliwe, no to trzeba wtedy próbować inaczej. Tak jest na przykład z granicą białoruską, prawda, i ze strefą. To była chyba pierwsza rzecz, która mi się nie udała i gdzie poczułam się bezradna. Ale właśnie to mi się podobało też w ludziach, z którymi miałam okazję się spotkać, różnego rodzaju, że właśnie to byli ludzie, którzy byli gotowi o coś walczyć, czegoś się domagać, coś zorganizować. Uważali, że jakby ten system, w którym funkcjonują, daje im takie możliwości. I jeżeli ktoś czegoś nie zrobi, to nie dlatego, że nie było możliwości, tylko dlatego, że ktoś komuś się nie chciało. Czyli zasada numer jeden, nigdy się nie poddawaj. Tak, tak. Bardzo amerykańsko brzmi. Tak, tak. To myślę, że bardzo pomogło w rozwoju naszej organizacji, ponieważ to założenie misji w Czeczenii, ale oczywiście my Polacy jesteśmy najlepsi do tego, bo przecież znamy ten system, znamy rosyjski. No i rzeczywiście w Czeczenii mogliśmy zrobić bardzo wiele. No nie będę tutaj opowiadała teraz tej historii. Ale kolejne misje, które zakładaliśmy, wydawało się, że no założyć misję w Jemenie, tak? Jeszcze w dodatku wysłać tam kobiety. No ale działa, tak? Więc ważne jest, żeby chcieć i uważać, że to jest możliwe. Nawet jak będą jakieś przeszkody. No oczywiście ja na Księżyc nie polecę, chociaż chciałabym, bo jestem astronomem z wykształcenia i taki przelot z Elonem Muskiem, no to by mi się marzyło. Napiszemy do niego. Napiszemy, tak. Ale właśnie mówię, przecież trzeba spróbować.
I dopiero wtedy człowiek może powiedzieć, no tak, wykorzystałem takie możliwości, no nie dam rady, trzeba może jakoś inaczej. Więc to jest coś, co do dzisiaj dodaje mi sił i tak samo na przykład teraz w Parlamencie Europejskim czy w sprawach osób niepełnosprawnych. No jak to? No to jest niemożliwe, żeby coś nie było do zrobienia. I poza tym na przykład pamiętam w San Francisco, poznałam taką organizację, która zajmuje się więźniami. Jeszcze tylko powiem, że tego systemu opieki nad rodziną migrancką nie udało się wprowadzić w Polsce. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że stosunek do migrantów, do uchodźców zawsze był negatywny. Przez te kilkanaście lat nam i też innym organizacjom polskim udało się zbudować już taką akceptację. Wtedy badania pokazywały, że 63% Polaków akceptowało przybycie do Polski migrantów czy uchodźców, również innej religii, innego koloru skóry i tak dalej. No to wszystko zostało zniszczone po 2015 roku i w tej chwili trudno byłoby wprowadzić tego rodzaju program. On może trochę realizuje się teraz poprzez przyjęcie do domów Polaków, uchodźców z Ukrainy, no chociaż to jest zupełnie inny styl i ci ludzie raczej nie będą chcieli zostać. Wyjątkowo ktoś być może zostanie w Polsce, ale raczej będą ludzie wracać do Ukrainy, jak tylko to będzie możliwe. Więc tego się nie udało, ale myślę sobie, że właśnie ten styl wprowadzania migrantów do danego kraju jest bardzo dobry, dlatego że to właśnie ci, w których środowisku ta osoba będzie mieszkała, czy ta rodzina, te osoby wprowadzają ich do swojej społeczności. No i myślę, że też po przygotowaniu i przeszkoleniu takich osób nie ma lepszego sposobu i pewnie też dlatego takie mam wrażenie, że jednak pomimo jakichś wyjątków ludzie integrują się. Czym innym są no, różne problemy dotyczące ras i tak dalej. No, wiadomo, że to nie będzie łatwe, ale jednak ja mam takie poczucie, że właśnie Stany Zjednoczone mają taką przykładową politykę migracyjną, również dotyczącą tych kwot. Ja uważam, że Polska właśnie powinna pójść tą drogą. No tylko nie ma komu tego wytłumaczyć, ani nikogo do tego przekonać. No bo w tej chwili oprócz Ukraińców jakby ten rząd nie widzi możliwości przyjmowania innych uchodźców. A gdyby pani miała uchwycić taką ideę z takiego ducha społeczeństwa obywatelskiego, no bo rozumiem, że czyny polegają na tym, że się pomaga, że się ludzie organizują, ale jaki jest ten taki składnik, czynnik, bez którego mimo, że się organizujemy wokół jakiejś sprawy, to nie można nas nazwać ani żadnego społeczeństwa społeczeństwem obywatelskim. Jest coś takiego? Jest coś takiego. To jest, ja tu widzę dwa elementy, tak mówiąc najprościej. Z jednej strony to jest to, o czym mówiłam wcześniej, takie poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyję. To miejsce można traktować wąsko, można traktować szeroko, można ograniczyć się do gminy, można ograniczyć się do pewnej grupy znajomych, z którymi łączą nas wspólne wartości, no, ale to może być również pojęte szeroko. Tak? Poczucie odpowiedzialności za mój kraj. I w tym poczuciu odpowiedzialności potrafię nawet wyrzec się czegoś, tak? Bo tego wymaga dobro kraju. Ja oczywiście nie jestem za tym, co głosili Sowieci, tak, że jednostka się nie liczy. Właśnie jednostka się liczy i to jest ten duch amerykański. Zbudowanie na jednostce
społeczeństwa obywatelskiego, te światła, tak? Każdy człowiek jest właśnie takim points of light i to światło może rozlać się bardzo, bardzo szeroko, a to zależy od nas. A z drugiej strony to jest rozszerzanie tej odpowiedzialności już na świat, tak? Stany Zjednoczone są krajem, który ma to poczucie odpowiedzialności za inne kraje, tak? Pomoc Stanów, Kanady, zresztą również i innych krajów europejskich. I na tym powinniśmy się wzorować, my Polacy. Czujemy odpowiedzialność za Afgańczyków, za Jemeńczyków, teraz za Ukraińców, tak, za te społeczności, za różne społeczności w Afryce. Tak, nie kupuję na przykład żywności produkowanej w Afryce, dlatego że ludność jest wykorzystywana do tej produkcji, po to, żebyśmy my na przykład mogli kupić proste fasolki, tak, tanio, bo nie chcę, żeby niewolniczo wykorzystywać kraje afrykańskie do używania ich ziemi do produkcji żywności dla nas, do używania ich surowców tylko po to, żebyśmy my mieli bogatsze, lepsze życie, ale to poczucie odpowiedzialności skłania mnie do tego, żeby na przykład nie zmieniać komórki co roku, prawda? Żeby ten metal, który wydobywany jest w Kongo, którego teraz nazwy nie pamiętam, mógł też służyć tamtej społeczności, a nie tylko nam, żebym ja co roku miała nową komórkę. Więc takiego poczucia odpowiedzialności za świat, który jest poczuciem zarówno indywidualnym, jak i grupowym. Nam na przykład w 2001 roku, kiedy też otworzyliśmy misję pomocy w Afganistanie, po tym jak Amerykanie, no, można powiedzieć, wyzwolili Afganistan, chcieliśmy pokazać młodym ludziom, że wszyscy możemy mieć udział w pomocy dla Afgańczyków w edukacji. I zorganizowaliśmy taką akcję Złotówka dla Afganistanu i w szkołach ponad 1500 szkół uczestniczyło w tej akcji. Dzięki ambasadzie amerykańskiej mogliśmy wydrukować materiały, które dotarły do szkół i młodzież, dzieci miały lekcje o Afganistanie na podstawie tych materiałów, a potem jeżeli chcieli, mogli zebrać pieniądze na odbudowę po złotówce. I wie pani, to było poruszające, bo niektóre szkoły przysyłały 15, 28 złotych. No widać było, że tak skromnie jest u nich, ale mieli swój wkład. Zebraliśmy 100 tysięcy dolarów, odbudowaliśmy w Kabulu szkołę muzyczno-plastyczną, i odbyło się uroczyste otwarcie. Potem też mogliśmy rozesłać do szkół materiały, żeby im pokazać. Zobaczcie, dzięki waszej złotówce, ta szkoła zresztą ma logo takiej złotówki pomalowanej tęczowymi kolorami i to logo wymyśliły dzieci. Więc to właśnie o to chodzi, tak? Że moją złotówką mogę zmieniać świat. I od tego zaczyna się takie poczucie obywatelskości nie tylko na mój region, na mój kraj, ale również za świat. No bo kto jak nie ludzie, tak? Kto jak nie my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nie topniały lody Arktyki, Grenlandii, tak, żeby zmiany klimatyczne nie zniszczyły życia na świecie. To za to wszystko my jesteśmy odpowiedzialni. I naprawdę, no, mogą państwo, może pani pomyśleć, że ja tak opowiadam o tych Stanach, bo to chcę tak się, nie wiem, przypodobać. Nie, to było tak autentyczne, że to do dzisiaj we mnie zostało. I
Nie miałam okazji właściwie z nikim o tym mówić. Znaczy, no nie do końca, bo rozmawialiśmy o tym w fundacji. Na przykład dzięki mojej wizycie w Stanach, właśnie w różnych organizacjach, założyliśmy w Polsce bank drugiej ręki, który najpierw zbierał komputery, a teraz to jest bank drugiej ręki bardzo wielu rzeczy. Zobaczyłam to właśnie w Harrison. Wprawdzie to, co tam zobaczyłam, nie tak dokładnie udało się przenieść tutaj, ale tam były to pomieszczenia, które należały do gminy, do władz tego miasteczka, i tam ludzie mogli przynosić wszystko, co było zbędne. I czy to było zepsute, czy nie, byli głównie starsi ludzie, panowie i panie. Panie zajmowały się ubraniami. Jak coś było bardzo zniszczone, to odcinały guziki, sortowały, i to były materiały wtórne, które gdzieś oddawały, z tego były pieniądze, żeby na przykład kupić części do pralki, którą jeszcze panowie potrafili naprawić. I część rzeczy była wystawiana do sklepu, gdzie można było za dolara, półtora kupić sobie, bo to ważne jest, tak, że człowiek sobie kupi, a nie wszystko dostanie. Ale też przyszła akurat rodzina, której spalił się dom, no i dostali tam pomoc taką, jakiej potrzebowali. Oczywiście zostali umieszczeni w jakichś pomieszczeniach tymczasowych. No, trudno było namówić miasto, żeby dały takie miejsce, gdzie można by było skupić właśnie tych wolontariuszy. Starsze osoby często nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a mają najróżniejsze umiejętności, które mogą służyć innym. No ale powstał chociaż ten bank i to działa. Więc to też jest jeden z owoców mojego wyjazdu do Stanów. Jestem jednym z założycieli tego banku drugiej ręki. Ale widzę, że nie jest pani miłośniczką centralnego planowania. Uśmiecham się oczywiście, ale jak pani słucham, to myślę, że jednak współpraca to klucz, taka inicjatywa, też zaufanie człowieka do człowieka. Pani powiedziała o tym światełku. Ja myślę, że w Europie Wschodniej, Środkowej też trudno tutaj ludziom czasami, być może trudniej niż w Stanach, poczuć, że się jest tym światełkiem, bo często w historii byliśmy do czegoś zmuszani. Czyli jednak władza nie zastąpi takiej miłości ludzi do ludzi, jeśli mogę tak powiedzieć. Absolutnie, absolutnie nie. I nawet, wie pani, takie pozytywne życie, czyli tak jak chcielibyśmy żyć, szanując innych, szanując środowisko, ono jest możliwe tylko dzięki takim społecznym kontaktom. Władza tego nie narzuci. Rząd jest od rządzenia, czyli od spraw zagranicznych, od zapewnienia funduszy z naszych podatków, tak, funduszy na szpitale, na leczenie, na edukację. Chociaż w tych dziedzinach też ta sama organizacja może dawać efekty, no ale jednak stworzenie na przykład możliwości nowoczesnego leczenia, gdzie trzeba zakupić dużo sprzętu, wyposażyć te szpitale, pozwolić się wyedukować lekarzom, to wymaga już większych sił niż tylko te siły społeczne. Dzisiaj na przykład my sobie siłami społecznymi doskonale poradziliśmy z przyjęciem Ukraińców do naszych domów, ze zorganizowaniem całego ich przyjęcia, ale teraz potrzeba rządu, żeby ci ludzie mogli zostać dłużej, już nie w rodzinach, bo no, nie mają ludzie takich możliwości, ale wypracować strategię, która pozwoli uchodźcom z Ukrainy przeżyć tutaj tak długo, jak będą tego potrzebowali. Tak? Nie wiemy, jak długo ta wojna będzie trwała. I tu już potrzeba rządu. Więc tak, ja jestem absolutnie zwolenniczką takich działań oddolnych, bo ludzi trudno jest do czegoś zmusić. Niemożliwe. Prawie. Niemożliwe, prawda? Owszem, można zmusić, nie wiem, pensją, tak, no,
zawsze są jakieś możliwości, tak, ale jednak owoce takiej pracy wtedy nie są aż tak dobre. I ja mam nadzieję, że ta wojna ukraińska, ona przy okazji przyczyni się do zrozumienia przez większą ilość ludzi tego, jak działają organizacje pozarządowe, bo to stale jakby nie ma zrozumienia ani w rządzie, ani w ludziach. Ludzie uważają, że fundacje, organizacje pozarządowe to jest taka okazja, żeby coś sobie zagarnąć. Ja często, czasami tak właśnie jest, że ludzie mówią, a bo Ochojska się wzbogaciła, tak, bo tam pieniądze zbierała i sobie tam nie wiem co kupiła. No właśnie budowanie tego zaufania, to co my mamy jako organizacja, to zaufanie społeczne. Ja to też zobaczyłam w Stanach, bo to nie jest tak, że tam rząd daje pieniądze, prawda, tym organizacjom. Jeżeli coś finansuje, to są jakieś konkursy i tak dalej, ale jednak wszystko polega na takim społecznym zaufaniu do ludzi, którzy potrafią się zorganizować, tak? Czy w celu pomocy na przykład medycznej w którymś z krajów afrykańskich, czy w celu pomocy osobie niepełnosprawnej, która mieszka w naszej okolicy, żeby jej odpowiednio zaadaptować dom, bo po wypadku, prawda, nie może już chodzić. Więc i tutaj nie potrzeba państwa. Państwo jest potrzebne w sytuacji tej osoby, tak? Trzeba zapewnić jakąś, nie wiem, rentę, tak, no coś, żeby ta osoba mogła z tego żyć, ale to, co można zrobić wokół tej osoby, dostosować jej dom czy coś, to już mogą zrobić ludzie. Ale co można zrobić, żeby ludzie dostrzegli, jaka w nich jest siła? Nie wiem, czy pani pamięta, kiedy była taka kampania, że jeden głos wiele znaczy, która miała skłonić ludzi, to była w Polsce kampania, żeby głosowali. I ja mam wrażenie, że to jest ciągle problem. Nie wiem, no tak intuicyjnie czuję, że Amerykanie chyba bardziej potrafią zrozumieć, że ich głos coś znaczy i że pojedynczy człowiek też coś znaczy i że ilość pojedynczych osób, jak się zbierze, stanowi wielką siłę także nacisku na przykład na rząd. Czy ma pani jakiś pomysł, co my byśmy w Polsce mogli zrobić, żeby liderzy opinii, też tacy jak pani, liderzy opinii publicznej, żeby ludzie to poczuli, że oni coś znaczą, bo ja też mam wrażenie, że my z tym mamy problem. No, ciężko nam poczuć, że coś znaczymy. I często nic nie znaczymy, albo bardzo niewiele, albo za mało. Na pewno zna pani Kubę Wygnańskiego, może też państwo, którzy słuchają nas, słyszeli o Kubie Wygnańskim. To jest człowiek, który pierwszy zrozumiał, czym są organizacje pozarządowe i on rozpoczął ten ruch pozarządowy w Polsce, tworząc najróżniejsze organizacje, ale też szkoląc ludzi. Ja też od niego uczyłam się tego, czym jest organizacja pozarządowa. I pamiętam, że po wielu latach powstał taki raport, no bo wszyscy dążyliśmy do, robiąc różne rzeczy, dążyliśmy do tego, żeby zbudować to społeczeństwo obywatelskie. No i ten raport pokazał, te badania, że to społeczeństwo obywatelskie owszem istnieje, ale głównie w dużych miastach, brakuje tego na tak zwanej prowincji i o wiele trudniej jest do ludzi dotrzeć z taką ideą. Tylko, że to wymaga czasu. I ja wprawdzie powiem uczciwie, nigdy żaden rząd nie był tak naprawdę przyjazny organizacjom pozarządowym. Jedni bardziej, drudzy mniej, ale nigdy tak do końca. Tak jak na przykład to było w Czechach. Jak już porównywać takie kraje, które przeżyły też czasy komunizmu. Ale jednak ten ruch powstawał i według mnie to zostało przerwane właśnie między innymi w 2015 roku. Nie mamy takiego ciągu rozwoju struktur demokratycznych, które by nam zapewniały tę ciągłość, żeby, że kolejne pokolenia, prawda,
są pokolenia, które nauczyły się czegoś jeszcze sprzed wojny. Żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają ten czas wojny i czasy przedwojnia. No więc od nich można się uczyć, ale potem to zostało przerwane przez czas komunizmu. W Polsce taki wzrost społecznego zaangażowania można obserwować przy okazji różnych katastrof. W 1997 roku tak było przy wielkiej powodzi. Cała Polska się organizowała. Wprawdzie były różne błędy organizacyjne, bo ludzie na przykład ze Szczecina ładowali ciężarówkę. Ciężarówka jechała do Bystrzycy Kłodzkiej, a tam już po prostu tych konwojów, tych ciężarówek przyjechało tyle, że umieszczano to w magazynie i w tej ciężarówce zapakowane były razem żywność, ubrania, więc ta żywność się psuła, te ubrania. Brak organizacji. No, cały brak organizacji, no ale powiedzmy, że to był taki test, tak. No ale ja mam takie poczucie, wie pani, że co jakiś czas to jest przerywane. I teraz to, co udało się zbudować w czasie powodzi w 1997 roku, już potem nie poszło, no, tak to powiem, w lód. Do jednych to doszło, bo ja znam bardzo wiele inicjatyw fantastycznych, które zadziały się w małych miejscowościach. Świetne pomysły, zresztą ta Szkoła Liderów, którą prowadziła Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, ona daje niezwykłe efekty, bo ci liderzy są już w różnych środowiskach i w zasadzie to wie pani teraz, jak pojedzie się gdzieś i jest taka społeczność bardzo zaangażowana, to na pewno ktoś z nich był szkolony właśnie w tej Szkole Liderów. Więc powoli to się dzieje, ale no powiedziałabym, że teraz są warunki bardzo niesprzyjające. Ten rząd w ogóle nie akceptuje ludzi, którzy myślą w taki sposób, że tu społeczeństwo jest ważne, tak? I to my powinniśmy decydować o wielu sprawach, o których chce decydować rząd z góry, tak? Zagarniając służbę zdrowia, zagarniając edukację, kulturę, no różne dziedziny życia. Więc teraz mamy taki niesprzyjający okres. To oczywiście nie znaczy, że te inicjatywy się nie rozwijają, no ale trudniej jest im znaleźć finansowanie, tak? Upadają jakieś świetne teatry, bo nie ma finansowania. No i więc jakby rząd nie sprzyja temu. A chociaż mówimy organizacje pozarządowe i czasami tak ludzie mówią, no ale to przecież są pozarządowe. Chodzi o to, że one działają poza rządem. Ale to państwo, tak, jeżeli państwo zrzuca na barki organizacji pozarządowych opiekę nad osobami bezdomnymi, bo tak jest, no to przecież my płacimy podatki, prawda? Więc z tych podatków te organizacje powinny dostać pieniądze na to, żeby móc tymi osobami się zaopiekować albo żeby móc stworzyć na przykład opiekę nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną albo nad, no teraz tak, to jest niezwykle ważne, osobami o innej orientacji seksualnej. Przecież ci ludzie tak samo potrzebują bardzo zindywidualizowanej pomocy i nie widzę państwa PiS, które by to chciało robić. Pani Małgorzata Bonikowska z Kanady pisze do nas, że wolontaryzmu uczy w Kanadzie szkoła i lokalna społeczność i że to tak jest tam powszechne. I że to właśnie tworzy tę społeczność, która jest pojęciem kluczowym w takim życiu publicznym. Tak. Czyli to taka jakby kwintesencja tego, o czym pani mówi. No my jesteśmy bardzo daleko od tego, ale też ja myślę, że pani istnienie i jest trochę wspaniałych osób, takich właśnie pełnych energii w przestrzeni publicznej, daje jednak nadzieję, że to jest możliwe. Chociaż trudniejsze, jak pani. Taką osobą jest na pewno Jurek Owsiak. I takich osób można by było wymienić naprawdę sporo.
Natomiast ja rzeczywiście też byłam w Kanadzie, wprawdzie nie na takim programie, ale też poznałam wiele osób i przywiozłam stamtąd pomysł, który zresztą udał nam się, ale też został przerwany, mianowicie edukacja humanitarna, w którą można ten sense of community włączyć. I szkoły zdobywały tytuł szkoły humanitarnej, jeżeli przez cały rok prowadziły różnego rodzaju akcje związane albo z ich środowiskiem, albo z jakimś dalszym. Tak? Dzieci w szkole uczyły się tego, co to znaczy być współodpowiedzialnym, bo to jest ten sense of community. I no, niestety ten program został przerwany z tego względu, że nie mamy już wstępu do szkół. Chociaż taki super eksperyment był przeprowadzony w jednej ze szkół w Gdańsku, którą jeszcze prezydent Adamowicz oddał w zarządzanie takiej organizacji Pozytywna Szkoła związanej z księdzem Kaczkowskim, a my weszliśmy do tej szkoły od podstawówki aż do gimnazjum, no wtedy jeszcze było gimnazjum, z tym programem edukacji humanitarnej, żeby go przepracować we wszystkich klasach. Chociaż on już był w wielu szkołach, ale nigdy jako taka systematyczna nauka, która jest w planie szkolnym. No, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do tego wrócimy. Są najróżniejsze przykłady ze świata i dzięki temu, że różne osoby mają możliwość wyjazdu do różnych krajów, no i ten program, który prowadzi ambasada, jest dla wielu Polaków był takim, dawał możliwość rozwoju. Bo przecież i ludzie kultury wyjeżdżali, no i takie osoby jak ja, zaangażowane w rozwój tego społeczeństwa obywatelskiego, wielu też moich znajomych właśnie, którzy założyli różne organizacje, prowadzą różne organizacje, które wzorowały się właśnie na tym, czego nauczyliśmy się, zobaczyliśmy w Stanach. Ja w San Francisco na przykład byłam w takiej organizacji, której teraz nazwy nie pamiętam, ale oni pracowali na rzecz więźniów i tworzyli różne możliwości pracy, ale ewenementem było to, że właśnie ta organizacja prowadziła taką firmę, która robiła wizytówki, różnego rodzaju foldery i ci więźniowie pracowali w produkcji, ale też już ci więźniowie, którzy byli na takim no, już okresie, kiedy niedługo mieli wyjść już z więzienia, to wchodzili w taki półroczny program i na przykład nie wiem, jakaś starsza pani, odkręcił jej się kontakt, miała do zreperowania żelazko, drobiazgi. Nie ma sąsiadów, którzy mogliby to zrobić. Dzwoni do tej organizacji, przysyłają człowieka, który klamkę przykręci, wprawi szybę, no bo to są ludzie, którzy potrafią różne rzeczy robić. Tak? Są takie złote rączki, których każdy potrzebuje. Oczywiście to była usługa bezpłatna, bo te osoby nie mogłyby sobie za to zapłacić, ale w ten sposób nawiązywał się też kontakt pomiędzy tymi osobami potrzebującymi pomocy, a osobami, które miały wyjść z więzienia, które też potrzebują pomocy. I taka przyjaźń ze starszą panią, ze starszym panem dawała naprawdę niebywałe efekty. Oczywiście to musiało być trochę nadzorowane, no bo to wiadomo, że różnie mogłoby być, ale oni mieli ogromne sukcesy. I ja też marzyłam o tym, żeby coś takiego stworzyć w Polsce, bo takich złotych rączek jest mnóstwo, a z kolei ludzi, którzy potrzebowaliby takiej drobnej naprawy, nie stać na zatrudnienie fachowca. No zresztą fachowcy powyjeżdżali, tak? Pani Janino. Jakkolwiek złowrogo by to nie brzmiało, czas nasz powoli, ale bardzo powoli, jeszcze go trochę mamy, będzie dobiegał końca.
I mam pytanie, czy pani byłaby gotowa odpowiedzieć na kilka pytań z takiego naszego kwestionariusza? Oczywiście, Może bardzo. trochę bardziej osobistych, żeby nasi widzowie, słuchacze, słuchaczki mogli dowiedzieć się czegoś o pani. No ja przede wszystkim jestem bardzo ciekawa, tak trochę przewrotnie, czy jest coś, co przede wszystkim, czy jest coś, czego pani jako człowiek nauczyła się od Amerykanów, jako od ludzi, już abstrahując na razie od budowy społeczeństwa obywatelskiego? Uśmiechania się w windzie. O, i uśmiecha Tak, się pani. tak. Uśmiecham się i stosuję taką metodę, żeby właśnie tak spojrzeć na kogoś, uśmiechnąć się, bo jak właśnie byłam w Stanach, to jak jechałam windą, to zawsze ludzie się uśmiechali, mówili sobie dzień dobry. Myślałam, Boże, przecież u nas my stoimy tacy smutni, byle tylko na kogoś nie spojrzeć. Więc uśmiecham się w windzie. I działa? Działa, działa. Działa. Jest Czasami więcej. Ludzie są, osoby są zdziwione, zwłaszcza w Polsce. W parlamencie to już jest trochę inaczej, ale działa. To jednak działa pozytywnie na ludzi. A czy jest coś, nawet jakaś jedna rzecz, której Amerykanie mogliby się nauczyć od Polaków, pani zdaniem, i coś przeszczepić na swój grunt? To nic mi nie przychodzi do głowy, chociaż nie znaczy to, że niczego. No, ja bym powiedziała, że może mogliby się nauczyć lepiej geografii i historii. Ja jednak miałam takie poczucie, że czasami znam tę historię czy geografię lepiej niż niektórzy Amerykanie. O, i to jest bardzo ważna cecha. A czy ma pani jakieś takie swoje ulubione amerykańskie motto, cytat, wydarzenie, może jakąś ulubioną amerykańską postać, bohatera historii? Znaczy na pewno te points of light, bo to prezydent Kennedy powiedział, tak, że bo to było na bazie tego, kiedy prezydent Kennedy powiedział, nie myśl o tym, co ten kraj może zrobić dla ciebie, ale o tym, co ty możesz zrobić dla twojego kraju. I ten ruch po Points of Light właśnie powstał na bazie tego powiedzenia i mi ono jest bardzo bliskie. To trudno mi by było wymienić jedną osobę. Na pewno ogromne wrażenie zrobiło na mnie spotkanie z prezydentem Obamą, z którym nawet mogłam zamienić kilka słów i taka jego swoboda i otwartość, w ogóle żadnej takiej sztywności w nim nie było, oficjalności. Tak, tak, to było i po prostu czuło się, że jest zainteresowany ludźmi, nawet jeżeli to jest tylko chwila, tak, no bo tak to niestety wygląda, ale to zainteresowanie jest i to bardzo mi się podobało, ale ja muszę powiedzieć, że wiele osób też z historii Stanów Zjednoczonych i to znaczy bardzo mi się podoba i tak dość dobrze znam historię XIX wieku, kiedy Ameryka budowała swoją potęgę i kiedy powstawała filantropia. Tak? I kiedy ludzie naprawdę z ogromnymi bogactwami potrafili finansować budowę bibliotek, teatrów, oper, właśnie to budowanie bibliotek, tak, żeby książki były dostępne w każdej części kraju, w każdym miasteczku. To jest coś fantastycznego. Budowa uniwersytetów. To się wzięło z takiego właśnie z takiego poczucia odpowiedzialności za kraj i pozostawienia dla tego kraju, dla całej społeczności czegoś, czego potem inne narody będą trochę zazdrościły i na tym się wzorowały. No i tak jest. No dobrze, to teraz bardzo trudne pytanie. Czy jest coś, czego pani nie polubiła w Amerykanach w czasie swojego pobytu? Jedzenie. Albo w Ameryce? Jedzenie. Odpowiedź jest tendencyjna. Jedzenie fatalne.
Oczywiście no to, że w każdym mieście jest mnóstwo różnych knajpek i można znaleźć coś dla siebie, że są jakby najróżniejsze kuchnie i to na każdej ulicy, no bardzo, bardzo łatwo to znaleźć, ale samo amerykańskie jedzenie, no tak sobie. Znaczy fast food nie jest, znaczy fast food nie jest czymś, co akceptuję. McDonald's, no i temu podobne. Raz jadłam w McDonaldzie, bo już nie było gdzie. Teraz to już jest wszędzie, to już nie tylko Ameryka, tak, rozrosło się tak, tak, prawda. Tak typu jedzenia. Jeśli ktoś lubi, to się cieszy. Pani Janino, a jakie jest Pani życiowe motto? Czy ma Pani jakąś taką swoją dewizę, która zawsze nawet w chwilach zwątpienia kładzie się Pani do łóżka, zamyka oczy i myśli, jak Scarlett O'Hara, jutro też będzie dzień. Czy jest jakaś taka dewiza? To może nie nazwałabym tego dewizą, ale wierzyć, że nawet niemożliwe jest możliwe. Że wydaje nam się, czasami mówimy, to jest niemożliwe. Ja pamiętam, jak wysyłałam pierwszy konwój do Sarajewa. Wróciłam z tego Sarajewa, gdzie byłam z francuską organizacją i powiedziałam moim przyjaciołom, wiecie co, ja muszę wysłać konwój do Sarajewa z Polski. No niemożliwe. Oczywiście ja wtedy ani nie miałam kontaktu z kierowcami, nie wiedziałam skąd wziąć ciężarówki, skąd wziąć dary. Byłam po prostu astronomem, który no, jednak zamarzył, żeby pomóc innym ludziom, tak jak to robią Francuzi, bo akurat to zobaczyłam. No i okazało się, że to było możliwe. Że ja wierzę w to, że jak mówi się, że wiara czyni cuda, to tak, jeżeli człowiek wierzy w to, co chce zrobić, to zawsze będzie możliwe. Czasem to wymaga większego wysiłku, dłuższego czasu, ale mnie też tego nauczyła niepełnosprawność. I ja tę jakby historię, bo ja jestem po polio i historię polio w Ameryce też dobrze znam, to jakie metody stosowano. Marzyłam zawsze, żeby chodzić po górach i to było możliwe. Chodziłam po górach. No, może nie na łańcuchach, nie na najwyższe szczyty, ale to było możliwe, więc wiele zależy od woli człowieka. Ten człowiek, który poszedł w Himalaje bez nóg, tak, ten Rosjanin, no, spełnił swoje marzenie. Więc jeżeli możliwe są takie rzeczy, no to co dopiero w życiu codziennym, czy w takim życiu społecznym mówić o tym, że coś jest niemożliwe. Więc ja wierzę w to, że świat może być lepszy, ale on będzie tylko lepszy, jeżeli my to uczynimy, tak? Bo jak na razie to trochę z tym światem robimy bardzo złe rzeczy. O jedną rzecz jeszcze muszę zapytać. Tak. Jedną rzecz jeszcze muszę zapytać, bo Pani powiedziała coś, co mnie zafrapowało, że ta samodyscyplina jest kluczem do takiego lepszego świata, pomagania innym, ale też to, żeby nie chcieć za dużo. I o to postanowiłam sobie i zrobię to na koniec, że Panią zapytam, co to znaczy chcieć za dużo dla Pani? Kiedy Pani czuje, że Pani chce za dużo? Chcieć za dużo to znaczy chcieć coś kosztem innych ludzi. Tak, będę, nie wiem, jadła tylko ananasy, tak, chociaż wiem, że produkcja tych ananasów, żebym ja je mogła jeść, zabiera tereny, na których rolnicy mogliby hodować warzywa czy jedzenie, które mieliby lokalne jedzenie, tak. Ten problem głodu na świecie w ogóle bardzo zajmuje moją głowę i też różne działania. Wyrzucamy bardzo dużo jedzenia, tak? No po co kupować tyle jedzenia, skoro potem je wyrzucimy? Więc po prostu w życiu codziennym trzeba myśleć o innych. Czy używając za dużo wody nie zabieram jej innym? W Polsce zaczyna brakować wody i to lato będzie bardzo ciężkie.
Więc życie z myślą o innych. I oczywiście, wie pani, ja nikomu nie żałuję tego ananasa, tak? I nie chodzi o to, żeby założyć włosienicę i się umartwiać. Żyjmy tak, żebyśmy byli zadowoleni z życia. Ale nie wierzę, że można być zadowolonym z życia, kiedy wiem, że codziennie 26 tysięcy ludzi umiera z głodu. Więc oczywiście no, ja lubię mieć książki, kupuję książki i to jest chyba jedyna rzecz, którą mam w nadmiarze, chociaż wszystkie czytam, no, ale jakby uważam, że człowiek do dobrego życia, nawet trochę wystawnego, tak, nie potrzebuje aż tak wiele. No, ile można mieć ubrań, tak? Ile można mieć butów, ile można mieć samochodów. Ja jakoś tego nie potrafię zrozumieć, jeżeli ktoś ma ich 10 czy 20. No, chyba, że ma tak dużą rodzinę. I to jest chyba, że coś jeszcze, dobra puenta naszej rozmowy. Chyba, że ma pani jakiś specjalny przekaz do naszych widzów i widzek. No właściwie to cóż, mogę powiedzieć, żeby żyć tak, żeby nie krzywdzić innych. A żeby to wiedzieć, no to trzeba też wiedzieć coś więcej o świecie. Wiedzieć, skąd pochodzi żywność, czy ubrania, które noszę, szyją dzieci, tak? Ktoś mówi, no tak, ale dzięki temu te dzieci coś zarabiają. Nie, miejsce tych dzieci jest w szkole. Dziękuję bardzo. Tak. Ja również bardzo, bardzo Państwu dziękuję. I już miałam okazję wiele razy dziękować, ale to doświadczenie amerykańskie, zresztą potem kilka razy wyjeżdżałam do Stanów, mi dało bardzo, bardzo dużo i fajnie, że Ameryka chce się tym dzielić. A nam fajnie, że mogliśmy Pani posłuchać i dzięki temu też uszczknęliśmy z tego Pani doświadczenia. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę i bardzo Państwu także dziękuję, że jej Państwo wysłuchali, że ją Państwo obejrzeli. Miłego wieczoru i do zobaczenia. Do zobaczenia.